Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mąż wita, kot wita, babcia tam też wita. Dzisiaj wypuściliśmy nasze bydło tutaj na warunki naturalne, na łąkę. I będzie ono tutaj w warunkach naturalnych aż do kolejnych zimowych mrozów, do kolejnych terminów wycieleń. Małe zderzenie ze słupkiem było. Baliśmy się tutaj, że te maluchy będą sprawiały nam problem ze zgonieniem je na łąkę, bo z reguły jest tak, że te stare sztuki lecą już na oślep na łąkę, wiedzą gdzie, są przyzwyczajone, a dzieciaczki odłączają się i wtedy trzeba się bardzo naganiać, żeby je tutaj też zgonić do matek. A te poszły jak na sznureczku grzecznie, nie sprawiały żadnych problemów, teraz biegają. Dwa miesiące tylko nie były na wolności, były w oborze i zobaczcie jaka jest radość. One już od kilku dni w stajni ryczały w oborze ryczały, chciały na powietrze iść, czuły już tą wiosnę. No i dzisiaj się w końcu doczekały i pierwsze co, to tutaj obwąchiwały trawę, czepiły się pasienia, no chce im się tej zielonej trawy. Maluchy muszą się teraz nauczyć tutaj funkcjonować, bo jednak one jeszcze nie znają terenu, nie wiedzą gdzie im wolno, a gdzie nie. No i tutaj jest pastuch elektryczny, w którym idzie prąd pulsacyjny i on pulsuje. Muszą się nauczyć gdzie im wolno iść, a gdzie jest granica stop. Ale bardzo szybko się nauczą, jak raz się dotkną do druta, więcej już nie pójdą. Takie chowanie bydła w naturze no ma same plusy. Bydło się lepiej rozwija, nie choruje, mięśnia się pięknie kształtują, perystaltyka jelit się poprawia, one idą zgodnie z rytmem natury, ruja powstaje również tutaj cyklicznie i one wchodzą bardzo szybciutko w rytm natury, jeżeli są w takich warunkach. Widzicie, do czego służą te kołki? Były też zapytania, po co one tutaj są wstawione. Po to właśnie, żeby bydło mogło się czochrać. Ono tak samo jak i człowiek, swędzi go skóra, ma różnego rodzaju nieraz insekty, przyczepi się jakaś mucha, ugryzie, swędzi i one muszą się wytrzeć. Muszą też wytrzeć resztki sierści po zimie. Co właśnie ta czyni, już pod słupkiem leży pełno sierści. One teraz jak się tutaj będą czochrać, to będą takie jakby łysawe z daleka, ale to jest zimowe futerko i ono musi wyjść. To jest tak samo jak u psa, one teraz to wytrą, wylinieją i powstanie piękna nowa sierść. Tylko dwa miesiące były na oborze, na okres takich wielkich mrozów, okres wycieleń, a zobaczcie, jaka radość jest z wypuszczenia. One już od kilku dni muczały, wyły, bo chciały iść na wolność, czuły już wiosnę, czuły zapach świeżej trawy
i tęskniły za tym. No dzisiaj ich marzenie się spełniło. No i radość nie ma granic. Te starsze sztuki od razu chyciły się pasienia, a te młodsze, no zobaczcie. Jakie sprintery. Wychowywanie, hodowanie bydła w naturze, no jest najlepszym sposobem. Często są pytania, czy im tutaj nie jest zimno, czy im coś nie zagraża. To jest natura, one bardzo szybko wchodzą w jej cykl, tym bardziej, że są praktycznie 10 miesięcy tutaj na wolności w warunkach naturalnych i one bardzo szybko się do niej przystosowują. No takie bydło, cielęta zdecydowanie lepiej się rozwijają jak te na oborach, na uwięzi. Mają świeże powietrze, słońce, ruch, perystaltyka jelit się poprawia. Nawet ten mały już się czochra. Mięśnie się lepiej rozwijają, nie mają problemów takich gastrycznych czy żołądkowo-jelitowych. Biegają tutaj dowoli, no i przede wszystkim no, nie chorują tak jak te na oborach czy na uwięzi. Zawsze jak je wypuszczamy, a są młode cielaki, no to musimy się trochę naganiać, bo no, stare sztuki instynktownie już wiedzą, gdzie mają iść. One są przyzwyczajone. Młodzież zna tylko teren wokół obory i na tym drugim podwórku, na łąkę rzadko kiedy schodzą. No i jak się je wypuści, to te lecą całym pędem od razu tutaj na dół, na łąkę, a tamte zdezorientowane rozbiegają się po całym terenie i nie mogą trafić za matkami. Wtedy no, głupieją, można tak to nazwać, i trzeba się dobrze natrudzić, żeby je tutaj do matek później zgonić. A te dzisiaj poszły dosłownie jak na sznurku. No i teraz muszą się nauczyć tutaj bycia, muszą się nauczyć tego terenu i przede wszystkim dokąd im wolno iść, a dokąd nie, bo do tej pory chodziły gdzie chciały wokół obory, wychodziły sobie na podwórko, no a tutaj są posesje sąsiadów, są ich ogródki i tam im nie wolno. I dookoła mamy tutaj rozciągnięty, zobaczcie, drut i jest prąd pulsacyjny i muszą się tego nauczyć, że ogrodzenie znaczy stop. Ten prąd im nie zagraża, bo to jest pulsacyjny i on jak się zbliży, dotknie, to jest tylko takie no, kopnięcie. Parę razy dostaną i będą wiedziały, że dalej się nie przekracza granicy. Albo miałabym tutaj problem z sąsiadami. Tutaj, gdzie one najwięcej będą przebywać, bo tu będą dostawały jeść na stole paszowym, będzie dosyć dużo obornika. No i mamy tutaj wyłożone takimi betonowymi podkładami, żeby to było utwardzone. Jest łatwiej później w wybieraniu tego obornika. Tamten z zeszłego roku już poszedł na pole i nawiózł Edziu balotów ze słomą. Nie rozprawialiśmy tego, bo one to same świetnie zrobią. Tutaj jak wybiegają się, wylatają, to będą się o tą słomę ocierać, wycierać, będą ją rogami przepychać, także rozplantują ją tutaj na równiutko. Na razie one są zafascynowane wolnością, sprawdzają swoją kondycję, prawdopodobnie będą ustalać przywództwo w stadzie. Przywódczyni idzie tam. No i zobaczymy, czy swoją pozycję utrzyma jeszcze również w tym roku, czy przejmie ją któraś tutaj z tych młodych niewiast. Ale raczej myślę, że jej przywództwo nie jest zagrożone, bo jest to krowa silna, dominująca i już pokazuje tutaj po pierwszych minutach od wypuszczenia z obory, co ona potrafi, gdzie jest miejsce reszty stada. Pierwsza się przyszła, o słupek wytarła. Także no jej przywództwo raczej nie jest zagrożone jeszcze na dzisiaj.
Natura jest tak zorganizowana, że my czasami nawet nie jesteśmy w stanie pojąć jej zasad działania. Bydełko też już tutaj jest 3 dni. Utarły się. Przywódczynią została oczywiście stara krowa, najstarsza w stadzie, nie dała odebrać sobie przywództwa. I teraz zobaczcie, jak wygląda Słoma po kilku dniach ich tutaj bytowania. Rozprawiły ją. Tak, o tobie mowa, przywódczynio. Fiona, najstarsza sztuka w stadzie. Tamta, co się teraz oblizuje, to jest klępa, obok niej leży Andzia. Byciu i 2 bącle. Leżą sobie spokojnie. Jak zaglądają? Tak wyglądają szczęśliwe krowy, szczęśliwe bydełko. A tak właśnie śpią zwierzęta. One też się wyciągają. Zazwyczaj ludzie myślą, że śpią w takiej pozycji jak tamten byczek, ale one się wyciągają, wykładają głowę i nawet nogi wyciągają. Niejednokrotnie, jak tutaj schodziłam jeszcze parę lat temu, jak one zaczynały dopiero co chodzić na taki całoroczny luz, i któregoś razu schodzę, patrzę, leży, szyja wyciągnięta, nogi wyciągnięte, aż mi dosłownie serce stanęło. Mówię, Boże, ciele zdechło. A to wtedy właśnie było ciele. Drugi raz taki przypadek był z krową, że też tak się wystraszyłam. A one w ten sposób śpią. Teraz mają porę siesty, przeżuwają, odpoczywają. Krowy są przeżuwaczami, no i aby dobrze strawić pokarm, muszą go ponownie przeżuć. W pierwszej fazie, jak jedzą, to one tak jakby go tylko częściowo przemielą i połykają. Dopiero później, jak jest spokój, one są niezestresowane, kładą się i takim odruchem cofania, treść z żołądka cofana jest z powrotem do jamy ustnej, ale bym teraz powiedziała do mordy, do pyska jest cofana, no i one przeżuwają wtedy już bardzo dokładnie na miazgę i połykają, wtedy to jest dopiero trawione w żołądku. Zwierzęta w warunkach naturalnych bardzo szybko u nich odzywa się instynkt pierwotny, instynkt naturalny, i cielęta zawsze leżą przy sobie, a starsze sztuki leżą na obrzeżu po to, aby chronić w razie czego te zwierzęta. I zobaczcie, tamte leżą tam, tutaj od tej strony jest stół paszowy, więc nic im nie zagraża, a te leżą od strony, gdzie ewentualnie mogłoby coś nastąpić. Także cielęta zawsze są w środku, zawsze są chronione przez stado. Fajnie to wygląda. Ja tutaj mogę sobie dowoli obserwować ich zachowania i te zachowania są naprawdę interesujące, jak tak człowiek się przyjrzy, zwłaszcza tym takim maluchom, jak one uczą się pokory, jak uczą się nowego otoczenia, obejścia. No i tutaj też bardzo szybko nauczyły się, dokąd im wolno iść, a gdzie jest stop. Bardzo szybciutko się nauczyły. Wystarczyło, że raz dotknęły i więcej już nie podchodzą. Powyczochrywały się już, powycierały tą starą sierść. One tutaj chodzą praktycznie cały rok, więc one się przystosowują do warunków naturalnych i przed zimą porastają takim grubym futrem, które później, tak jak u psa, musi wyjść, musi być wytarte. No i one pierwsze co, jak zostaną wypuszczone, to trą się o wszystkie możliwe słupki, dlatego właśnie one tutaj są te drzewa. Służą im za taki drapak, żeby się wytrzeć. No i teraz powycierały tam, gdzie powycierały się, to są takie placki, ale pod spodem już wyrasta taka delikatna sierść wiosenna, letnia. Ta jak się wyczochrała. I one praktycznie wszystką tą sierść dłuższą zgubią,
a porosną taką nową, delikatną cielęta, nie? Bo one już w łonie matki się przystosowały, urodziły się z naturalną, ale tamten jeden też widzę, że miał bardzo bujne futro i musiał sobie troszeczkę je powycierać, poprzecierać. Wyłażenie sierści u psa czy u zwierząt swędzi ich. To trzeba też wiedzieć, że to jest proces taki, że zwierzę naturalnie szuka miejsca, szuka czegokolwiek, żeby się ocierać, bo ich wtedy w tym momencie swędzi ciało. To jest tak samo jak jeleń gubi poroże, to jego też swędzi głowa i dlatego trze o młode drzewka, wyciera sobie głowę, żeby jak najprędzej zrzucić to poroże, żeby go nie swędziało. Tak samo tutaj i bydlęta nasze. To tyle na dzisiaj odnośnie naszego bydełka, bo było dużo zapytań, jak one się czują, jak one wyglądają, kiedy pójdą na zewnątrz. No i cóż, kochani, żegnam się z Wami i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Do następnego!